Cześć, tu Paweł z Infodrum. Tym razem chciałbym opowiedzieć krótko i przypomnieć być może o tym, jak akcentować na talerzach, by podziały, które gramy, były ciekawsze. Jak, ale też w kilku słowach o tym, gdzie akcentować. Przypomnijmy, hi-hat. Najczęściej akcentujemy go na krawędzi, mniej więcej tą częścią pałki. Czasem możemy zaakcentować także tą częścią z góry na hi-hacie. Jest to także akcent. Rzadko akcentuje się na kopułce. Najczęściej właśnie, jak wspomniałem, na powierzchni, na krawędzi znaczy się hi-hatu. Right. Jak doskonale wiemy, akcentujemy go na główce, czyli na kopułce. Czasem gramy tak jak na crashu, akcentując na samym brzegu. No, z tym, że są to sytuacje naprawdę ekstremalne. Niekiedy, podobnie jak na hi-hacie, akcentujemy również bardziej kreszowo tą częścią pałki, grając na samym środku talerza. Skupmy się jednak znowu na podstawie, czyli akcent na kopułce rajda. I w tym krótkim odcinku pokażę dwa najbardziej typowe sposoby akcentowania, czyli na nutę główną, w przypadku metrum 4/4 na raz, 2, 3 i 4. I akcentowanie na i, czyli pomiędzy nutą główną, jeszcze bardziej główną, nie główną, jeszcze bardziej napędzający sposób grania. A więc mamy tego typu akcentowanie. Zauważmy jedną ważną rzecz techniczną. W momencie, kiedy akcentuję, moja ręka też w wygodny sposób pracuje, wykorzystując siłę akcentu. To znaczy, korzystając między innymi z techniki Molera, mogę poprzez akcent i podniesienie nadgarstka do następnego akcentu wygenerować uderzenie, że tak powiem, gratisowe, nie używając praktycznie siły. Samym podciągnięciem ręki, samym podniesieniem nadgarstka, ze względu na anatomię naszej dłoni, to uderzenie, że tak powiem, toczy się samo. Ciche, nieakcentowane. Podobnie na rajdzie, tak? Tutaj w momencie, kiedy przesuwam dłoń w stronę główki i zagarniam ją, to także drugie uderzenie w zasadzie bez użycia siły jestem w stanie wykonać. Co wykorzystujemy często w gęstszym graniu jedną ręką, pomagając sobie. No, tak naprawdę jest dużo łatwiej zagrać w ten sposób. Niż gdybym miał zagrać wszystkie głośne lub wszystkie ciche uderzenia. Dodatkową przydatną umiejętnością jest zagęszczanie dźwięków nieakcentowanych. I teraz zagęszczanie na i. No i teraz najważniejsze pytanie, jeśli ktoś niespecjalnie akcentuje lub dopiero zaczyna uczyć się akcentować, a już zwłaszcza zagęszczać uderzenia nieakcentowane. Jak to zrobić? No niestety nie mam żadnej magicznej wskazówki na to. Trzeba krok po kroku wgrywać sobie kolejne, jak najprostsze gruwy, później rozbudowywać, zagęszczać i rozwijać te akcenty, zaczynając od naprawdę jak najprostszych, a najlepiej od jednej ręki i później dopiero dodając rękę werblową, a jeszcze później stopę. W dalszej kolejności zagęszczając i tak dalej. Czyli zaczynamy sobie od najprostszych ćwiczeń, chociażby z akcentem na nutę główną. Tak samo na rajdzie. I tak samo akcentując na i. Raz, dwa, trzy, cztery. Dlatego warto pracować na najprostszych ćwiczeniach i później je sobie z czasem rozbudowywać. Na pewno będziemy o tym jeszcze mówić, także do zobaczenia.